Magdalena Dubert, MMA Rocks. Jesteśmy na otwarciu klubu Octopus Łódź, a ze mną jest trener Sławomir Szamota. Witam Panie trenerze. Dzień dobry. To będzie krótki wywiad, ale o temacie myślę, że cały czas aktualnym, a mianowicie na temat Marcina Helda, który dostał się w końcu do UFC. No właśnie, w końcu, za późno, za wcześnie. Czy jest to idealny moment kariery dla Marcina na to, żeby w te szeregi najlepszej organizacji na świecie wstąpić? Myślę, że to jest dobry moment. Jest już bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale nadal jeszcze młodym człowiekiem. Ma przed sobą świetną karierę, a myślę, że jest w stanie już pokonać czołowych zawodników UFC, więc myślę, że bardzo dobrze się stało. Czy długo trwały te rozmowy z UFC po tym, jak Marcin oficjalnie ogłosił odejście z Bellatora? Jakieś 15 minut, czekałem na odpowiedź mailem. Także nie było specjalnie dyskusji. Można było oczywiście dyskutować nad warunkami, ale odpowiedź była pozytywna bardzo szybko. No właśnie, Marcin wspominał, że warunki, które postawiło mu UFC, były bardzo dobre. Wiadomo, że nie możemy ich zdradzać, ale czy cieszy to, że ta walka będzie tak szybka? No bo jednak debiut jeszcze w tym roku. Ta walka byłaby jeszcze szybsza, gdyby nie drobne tam jakieś zawirowania, które spowodowały, że Marcin nie mógł miesiąc wcześniej walki podjąć, więc dlatego jest miesiąc później, 5 listopada. Przeciwnik jest już znany, będzie to Diego Sanchez. Jak pan ocenia poziom przeciwnika Marcina w tym debiutanckim starciu? Poziom Diego Sancheza wszyscy znamy. Jest niezłym wariatem, który dąży do takiej krwawej jatki, ale jednocześnie jest też dobry technicznie. On nigdy nie został jeszcze poddany przed czasem. Przegrywał przed czasem, ale nie przez poddanie. No ma 35 walk, z tego co wiem, w UFC, więc jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Jednocześnie wydaje nam się, że ma trochę luk, które może wykorzystać Marcin w swoim stylu. Jestem dobrej myśli. No właśnie, czy jest jakaś taka szczególna technika bądź szczególny element walki Marcina, na którym trzeba popracować przed starciem z Sanchezem? Marcin cały czas pracuje nad swoimi technikami, one idą do przodu. Zawsze jest coś do poprawienia, niezależnie od poziomu przeciwnika, a rzeczywiście przyglądamy się walkom Diego Sancheza, no i próbujemy znaleźć jakiegoś sposobu, który może Marcina styl może właśnie wpasować w to i pozwoli mu to wygrać. Mówił pan o słabych stronach Diego Sancheza, no to jakie są te słabe strony Diego Sancheza pana zdaniem? No takim bardzo oczywistym jest to, że opuszcza te ręce jednak podczas walki stójkowej. Chociaż ma też twardą głowę, dostaje, idzie dalej do przodu, no ale no jest kilka rzeczy, o których może na razie nie chciałbym mówić, bo gdyby nie wyszły, to nie brzmiałoby to najlepiej. Ale przez niespodzianka miła na zakończenie walki. Marcin zawalczy we wrześniu w superfajcie na gali w Poznaniu. Czy będzie to jakiś taki element też treningowy dla Marcina, żeby tam się pokazać, w tym grapplingu sprawdzić trochę? Marcin grappling traktuje poważnie. Oczywiście jest to jeden z elementów walki w MMA, ale same sparingi lub właśnie takie mecze grapplingowe są rzeczywiście traktowane lżej niż walki MMA i będzie chciał wygrać, ale nie będzie tego robił kosztem jakiejś kontuzji, więc myślę, że będzie fajne widowisko bez żadnych niepotrzebnych rzeczy. Wymarzony przeciwnik dla Marcina Helda zdaniem Sławomira Szamota? O, Diego Sanchez. Bardzo panu dziękuję za wywiad, no i przede wszystkim życzę powodzenia zarówno panu, jak i Marcinowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.